Uważam, że moje dziecko nie jest na tyle dojrzałe emocjonalnie na to, żeby pójść do oddziału przedszkolnego w szkole, do tak licznej grupy. Moją szkołą rejonową jest ulica Hirschfelda. Szkoła jest bardzo duża i z własnego doświadczenia wiem, jak były tam robione oddziały przedszkolne zerówkowe. Dzieci po prostu nie miały odpowiednich warunków. Szkoła nie ma zaplecza socjalnego w postaci stołówki. W związku z tym jest tam catering. Dzieci chodzą łącznikami do liceum. W szatniach jest dziki tłum, no bo szkoła obecnie liczy 900 osób. W związku z tym to są moje obawy i nie chcę mojego dziecka narażać obecnie na dodatkowy stres. Jest nawet więcej już takich rodziców, co takie wnioski złożyło. Jeżeli na tym poziomie się to utrzyma, to będziemy w stanie utworzyć te oddziały w taki sposób, żeby usatysfakcjonować rodziców. Nie wiem, czy w 100%, czy w 90%, ale generalnie w większości powinni być zadowoleni. Uważam, że pierwotnie powinno być rozpoznanie przeprowadzone wśród rodziców, z której opcji, z trzech dostępnych opcji chcą skorzystać, a później odpowiednio kształtowanie oferty przedszkoli i szkół i tych oddziałów przy szkołach. Wtedy byśmy uniknęli, myślę, tego całego chaosu, z którym w tej chwili mamy do czynienia. Działanie szkół w ostatnich latach uległo naprawdę bardzo dużym zmianom i to w takim fajnym kierunku, bo znacznie częstsze stało się nauczanie przez zabawę. Ono zawsze było postulowane, ale po 2009 roku w wielu szkołach stało się naprawdę rzeczywistością. Myślę, że w tak działających szkołach, z jakimi mamy dzisiaj do czynienia, naprawdę spokojnie sobie poradzą i takie dzieci, które mają 5 lat z kawałkiem, takie, które mają 6, a i 6 z kawałkiem oczywiście, także. Bardzo dużo dowiedziałam się z wykładu pani doktor profesor Piotrowskiej. Uważam, że był świetny i właściwie większość rodziców powinna go usłyszeć, bo on, tak podsumowując, to chyba mówi o tym, że nie mamy się czego bać i raczej pozwalajmy dzieciom się rozwijać i podnośmy tą poprzeczkę. Ludzie są, myślę, też bardzo podzieleni. Jedni jednak wolą zostawić swoje dzieci w przedszkolach, inni nie mają takiej możliwości i tak wiedzą, że będą musieli znaleźć po prostu miejsce w zerówce, która i tak będzie przy szkole, więc to środowisko i tak zostanie zmienione, więc my chcemy oszczędzić naszym dzieciom zmiany środowiska dwa razy i po prostu zmienią je raz, pójdą do pierwszej klasy. Ale uważam, że ryzykuję, bo może sobie nie poradzić, a puszczając go do zerówki, po prostu jestem pewna tego, że sobie poradzi, jest o rok starszy. A najśmieszniejsze jest to, że wszyscy psychologowie spoza kręgu szkolnego wypowiadają się, żeby jednak wysyłać dziecko do zerówek, tak? Taki niedosyt informacyjny chyba wszyscy mamy, prawda? Bo powiedziano A, podjęto już pewne ustalenia ustawowe, natomiast jeszcze potrzebne są do tego konkretne zapisy wykonawcze, czyli choćby ten program, o który rodzice bardzo często pytają, prawda? Jaki program będzie realizowany w oddziale przedszkolnym, a jaki w klasie pierwszej? Więc to jest jeszcze niedopowiedziane i to też powoduje pewien dyskomfort w podejmowaniu decyzji przez rodziców. Dzieci sześcioletnie praktycznie nie odbiegają swoim poziomem od dzieci siedmioletnich. To oczywiście zależy od indywidualnych możliwości i umiejętności, ale my problemów z tymi dziećmi nie mamy. Chcą się bardzo uczyć, bo jest to dla nich jednak coś innego, coś nowego. Zwłaszcza, że nauka jest przeplatana elementami zabawy. Mają czas i na to, żeby się pobawić, i na to, żeby ze sobą porozmawiać, no i czas na to, żeby również popracować i sprawdzić swoje umiejętności. Miałam dosyć duże wątpliwości, czy wysłać dziecko już do pierwszej klasy, czy jeszcze do oddziału przedszkolnego. No i przyznam się szczerze, że te wątpliwości w zasadzie rozwiałam po tym spotkaniu. No raczej do szkoły. Co mnie przekonało? No chyba przekonało mnie to, że rzeczywiście ta różnica między 6 a 7 latkiem jest już w zasadzie niewielka i ten rozwój emocjonalny. Znaczy, najbardziej pożyteczny dla mnie był wykład pani profesor, także warto było przyjść posłuchać. Nie spotkałam się, proszę sobie wyobrazić, z przypadkiem, kiedy rodzice, którzy zadecydowali o tym, żeby 6-latek poszedł do pierwszej klasy, żeby żałowali tego wyboru. Można opowiadać jakieś historie o niedojrzałości emocjonalnej tych dzieci, tak jakby, nie wiem, licealiści byli dojrzali emocjonalnie. Prawdą jest, że te 6-latki idą przez szkołę jak burza. Radzą sobie naprawdę, naprawdę świetnie, także w tych klasach, gdzie jest wymieszanie wiekowe, gdzie są i 6, i 7, a bywa przecież, że jakiś 8-latek też się trafi.